I teraz na trzy połączysz się Michał z Basią. Basia, wpuść Michała. Raz, dwa i trzy. Czekaj, Basia ma jakiś kanał, wiesz, kanalizuje. Tak jakby bierze mnie za rękę i prowadzi mnie w jakąś opowieść. Tak jakby chciała pokazać, co się znajduje w tym tunelu. Nie? Tunel jest w jakiś sposób świetlny. No i wchodzimy, tak? Nie, do tunelu nie. Okay. Powiedz Basi, żeby pokazała tunel jak na przekroju technicznym. Bez wchodzenia bokiem. Jesteście obserwatorami, nie wchodzicie, tylko bokiem. Basia, jak ty to widzisz? No na razie nic nie widzę oczywiście, bo pracujemy na mnie, nie? Tak, okej, okay, rozumiem. Znaczy, jak Basia jest w energii takiej, wiesz, jak mnie zobaczyła, chodź, ci pokażę, nie? Mhm. Dobra, rozpoznaj Basię i poproś zgodę na pracę i zobaczymy, co w tym tunelu jest, dokąd prowadzi. No tu musimy iść, tak? Jest okay. Zgoda na pracę, to, ale to jest jakieś bardzo, ona ekspresyjna jest, taka bardzo szybko, nie? Mm-hmm. A zapytaj się w międzyczasie, jak idziecie, dlaczego szybko? Co się wydarzyło, że szybko? Słowo zamknąć, tak jakby miała obawę, że może się to zamknąć i że nie zdąży pokazać. Tak. Mm-hmm, okej. Okay. Bo wiesz, ja zleciałem tak jakby z góry, wiesz, musiałem się obniżyć do dołu, nie? I ona by była mm-hmm. tak jakby troszeczkę w niższych partiach energetycznych, nie? To ten tunel mm-hmm. się znajdował, nie? Mhm, ten tunel. Mhm. Okej. Okay. Bokiem pamiętaj, żebyś, wiesz, jesteś bezpieczny. Znaczy, z boku widać tak, no po przekroju, że tak jak rura hydrauliczna albo bardziej może tętnica, która jest oklejona jakby miażdżycą, tak? Ma takie białe zwoje, jest to wszystko naklejone. Jest to coś energetycznego i im dalej idąc, to po mhm. prostu jest to rozłożone równomiernie, nie? Nosi to znamiona jakiejś energii, która jest przechowywana lub magazynowana nawet, tak to wygląda, tak? Tunel no, ma różny kształt, nie? Tak jakby się wije się jak wąż, nie? Góra, dół, ale generalnie jest tendencja jakby nie zagłębia się głęboko, wiesz, tam jak skut mhm. studnia głębinowa, tylko idzie jakoś tak, wiesz, boczkiem sobie, nie? Mhm. Nisko powierzchniowo, można by było powiedzieć, nie? Jest rozciągnięty jak dżownica, nie? Mhm. Doszliście już? To tak jakby nie miało końca, nie? Z takiej informacji faktycznie jest to jakiś magazyn energetyczny, nie? To mhm. energie są... Jakie to są energie? Trochę i ludzkie, ale i mogą być i tutaj zwierzęce, nie? To jest... Jaki kształt ma ten magazyn? Cylindryczny, nie? Jest to przekrój koła, tak? Czyli w tym tunelu jest zebrana energia, tak? Tak, na ściankach. Na ściankach w formie tych takich, co ty mówiłeś? Zapomniałam już, że to są jakieś... Złogu tłuszczu, nie? Złogi. Mhm. To może być takie, wiesz, jak zwłoki, nie? To leżące, wiesz, po bokach, poupychane. Mhm. Nie przypomina to zwłok, ale to też leży bez energii własnej, tak? Że to samo się nie obudzi. Natomiast... Mhm. Ma w sobie informację, że w każdej chwili może być jakby... wypchnięte, nie? Z tego tunelu, nie? Mhm, okej, okay, rozumiem. Okej, okay, dobra. Czyli teraz tak, cały tunel to jest wypełniony tą martwą, jakby martwą energią, jakby martwymi istotami. I teraz zapytaj się Basi, co tam odkryła? Co tam się wydarzyło? Niech nas zaprowadzi do momentu, jak coś tam zobaczyła, coś się odkryło. Co tam jest przyprowadzane? Znaczy, pierwsze słowo to jest tak, że to jest wielki magazyn energetyczny, tak, który jest wykorzystywany impulsywnie, tak, pulsacyjnie w ten sposób. Jeżeli to już jest martwe, to z czego idą impulsy?
Znaczy to jest na tyle martwe, że nie ma własnej się nie oderwie, nie ma świadomości. Samodzielnie, no, ma tylko energię, tak? Nie ma władania nad tą energią. Rozumiem, okej, dobra. Czyli teraz tak, wyjdźcie z tego magazynu i zobaczcie tak, skąd dokąd wije się ta dżdżownica, ten cały rurociąg. Też radę stąd wyjść, stamtąd? Znaczy tu jest pokazane w ten sposób, że coś przylatuje, tak? Tak jakby było wejście i zarazem jest wyjście. Tak jakbyśmy pod ziemię wprowadzili rurę z jednej strony i ta rura tam ciągnie się, dajmy na to kilometr, dwa. Mhm. I z drugiej strony ma zamaskowane tak jakby drugi koniec, tak? I co jakiś czas jakiś przylatuje kwadracik. Też taki ten kwadracik jest niewidoczny dla całego otoczenia, czyli ma tylko ramkę widzę, tak? Faktycznie jest to kwadracik, jakby pojazd, jakby statek. Widać tylko jego delikatny zarys, który się zlewa, tak jakby jest przezroczysty z tym, co go otacza i zabiera daną porcję energii, jak brakuje temu czemuś, tak? To coś jest tutaj pokazane jako wiara, jako religia. To jest to widać, że to jest na potrzeby wiary religii. No i to jest taki bypass energetyczny, który jest rezerwą dla tej wiary, tak? Okej, okay, rozumiem. Czyli tutaj teraz... z tego, co żeśmy tutaj wcześniej, Basia, opowiadała, bym to zinterpretował w ten sposób, że zanim ta na przykład energia, czy tam z tych ofiar lub innych zwierząt składane, to jest najpierw magazynowana, tak jakby na zapas. Ona nie idzie bezpośrednio tam do tej skrzyni, tylko jest tak jakby po drodze skumulowana, nie? Ale teraz tak, jeszcze raz poproś Basię, żeby pokazała nam, jak ten kwadracik, czyli ten statek wpada. Co się wydarzyło na powierzchni, czyli co się wydarzyło w ciele fizycznym, że ta energia, wiesz, że on tam wpadł, że ta energia tamtędy wchodzi. Jak to wygląda w ogóle cały proces z początek? Tak, jest słowo śmierć, tak. Musi coś umrzeć, nie? Intencjonalnie. I ta śmierć po prostu jakby, to faktycznie wygląda jak prosektorium, tak, no bo to jest obnażone z tej świadomości, tak, i odłożone na tej róży, nie? A gdzie zostaje świadomość zabrana, odłożona? A, jest bardzo cenna informacja i świadomość jest świadoma tej duszy, tak, zwierzęcej, bo tu widzę zwierzę, krowę konkretnie, zostaje przy matce. Dlatego ten wiek, który Basia tutaj powiedziała, jest jakby kluczowy, bo jest ten osobnik jest związany jeszcze z aurą tego zwierzęca, które urodziło tego matki, tak? Matki. Jest związany energetycznie z matką, nie? I ta matka zostaje z tą świadomością, tak? Z duszą zostaje, tak. A energia cielca, tak, jakby jest zabrana życiowo. Na początku powiedziałeś, że tam są też energie ludzkie. Tak, zdarzają się, tak. Ale tu są jakieś psychozy, nie? Pokazane, że są psychozy. To są ofiary dzieci. Tutaj ja widzę, że jakby ciało nie umiera. Fizycznie, a energia, która jest oddana do tego kanału, jest tam zgromadzona, a ciało żyje tak jakby może z 1% duszy, coś w tym rodzaju, tak? Że ona jest tak jakby pod opieką dalej rodziców, ale jest zabrana cała energia życiowa, która powinna być tutaj jakby skonsumowana na potrzeby tej duszy, która mogłaby się rozwijać w tym ciele. Czyli dusza się nie rozwija, ciało się nie rozwija energetycznie, jest zabrana intelektualnie. Jest zabrana i to dziecko uznawane jest, że wpadło w psychozę jakąś, tak? Choroba, to jest choroba psychiczna, jest upośledzenie. Upośledzenie. Dużo takich widzisz energii? Dużo, bo widzę na przykład miot ludzki, widzę rodzinę, to jest na przykład tutaj pokazanych 6 dzieci, no to piątka jest upośledzona. Nie? I wszystkie zebrane są tam w tamtym miejscu, w tym bypassie. Tak, w tym. Tak, w kanale. Troszeczkę mają inną jakość, wiesz, tej energetyki. Są jakby bardziej wartościowe. Bardziej może też jakby były też
rozpuszczalnikiem tych energii pozostałych, jakby uwalniając się, mogłyby też nośnikiem zabrać ze sobą tą większą ilość energii pozwierzęcych, tak? Mhm. Do tego kwadratu, jak przyleci. Także one są takimi nośnikami, transporterami też można by było powiedzieć. A zobacz teraz te dzieci, które są poświęcane. Jak wygląda ten rytuał poświęcania energii dziecięcej? W momencie, kiedy jest jeszcze... To w momencie porodu matka jakby mówi, ofiaruje to dziecko swemu Bogu, nie? I to już kanalizuje, tak jakby ten kanał rodny, który jest otwarty, jednocześnie nie, jest przedłużany, tak, bezpośrednio. I w tym momencie wychodzi, wiesz, jest przekazywana dalszy procent tej świadomości, tego ducha, nie? Zabierany do tego kanału, tak. Okej. Okay. I teraz wybierz sobie takie dziecko, które urodziło się przez ten przedłużony kanał rodny i teraz zobacz w tym pustym ciele, bo tam jest bardzo mało duszy, bardzo mało energii. Kto to jest korzysta? Więzienie. Już nikt nie korzysta. To już ciało jest dochowane do śmierci, nie? Już tak powiem. Żadne energie, byty, nikt nie korzysta, nikt nie wchodzi w to ciało? Ciężko mi to jest powiedzieć, ale zobaczyłem przez moment takie oko, tak jakby był nadzorator od środka przez to dziecko, tak jakby pilnujący, wchodzi jakaś energia, która sprawdza tak jakby tą rodzinę od środka, nie? Czy ona jest jakby w jakiś sposób posłuszna, nie? I jeżeli rodzina jest w jakiś sposób nieposłuszna, to co się wtedy dzieje? Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiego przykładu może. Przez to też powiedziałem, że nie ma takiej możliwości. Nie ma takiego nawet przykładu, żeby zobaczyć. A co to oznacza, że rodzina jest posłuszna? Jaka musi być? Co musi robić? Rytualnie poświęcać zwierzęta, rytualnie poświęcać dzieci, rytualnie co musi robić? Tu mi się pokazał taki schemat szacunek starszyźnie, czyli starszyzna jest odpowiedzialna w ciałach fizycznych za to, żeby młodzi, którzy kultywują tak jakby tą wiarę dalej, przestrzegali i z szacunkiem, oni wymierzają też tutaj karę na ziemi, tak? Generalnie śmierci. Jeżeli są nieposłuszni, tu widzę, że są zabijani. Są w stanie poświęcić energetycznie zamiast zwierzęcia kogoś z rodziny. Po prostu jest śmierć. Starszyzna tego pilnuje. Okej. Okay. A tam, gdzie pracuje nasza Basia? Zobacz tą rodzinę. Kto był rytualnie poświęcony? Przecież tutaj tego nie widzę dokładnie, bo otwiera mi się ten sam tunel. Ten sam tunel i te energie są skręcone ze sobą, pomieszane jak DNA, czyli jest wiele spiral takich ciągnących się od początku kanału do końca i są przeplatane ze sobą, po prostu pomieszane. Zapytaj się Basi, czy może pokazać tą rodzinę w ciałach ludzkich, w ciałach fizycznych. Tu pokazało mi się takie posłuszeństwo, nie? Osoby, które są posłuszne w rytuałach, mają świadomość ludzką, tak? Mają kontrolę nad swoim ciałem. Są zdrowe psychicznie, że tak powiem, tak? A wszystkie te, które zaczynają się buntować, a miały tą świadomość zachowaną? Nie widzę tu takiego przykładu, żeby odebrano im świadomość. Natomiast widzę przykład, że zmienia miejsce jakby zamieszkania, a tak de facto ginie, tak? Basia, jesteś? Tak, jak ty jestem. To widzisz? Wiesz co? Tak mi przyszło do głowy, że z tym poświęcaniem, zabijaniem to jest prawda, bo bodajże to jest w islamie, że na przykład jeżeli dziewczyna nie chce tam, zgadza się z wolą z rodziców, to wtedy zabijają ją. Na przykład za kogoś nie chce wyjść, czy jakiegoś chłopaka, tak. To wiesz, taki w ekstremalnych warunkach. Tu jest na etapie ślubu pokazane, tak, dokładnie. Tak, i po prostu rodzice to się trzęsą.
Wiesz, to jest tak obsesyjnie, że oni trzęsą się, że jakby ich córka na przykład mogła zmienić wiarę, albo jakby mogła z ich wiary, rozumiesz? Czyli jak gdyby przerwanie kręgu, nie? Oni też mają obsesję, że na przykład jeżeli ktoś inny by zmienił wiarę, to jest okej, ale dla nich zmiana wiary to jest po prostu jak gdyby kara, nie? Od razu kara, już jest kara, że wiesz, oni zostają z kara i ten jak gdyby ten obowiązek przyjmuje właśnie rodzice przyjmują, nie? Czyli oni jak gdyby wybierają swoich dzieci, małżonków, mężów. Oni jak gdyby na tym tak, on ma rację, Michał, bo to jest po prostu starszyzna za wszystko odpowiada, nie? I ona jak gdyby, jeżeli ktoś się sprzeniewierzy, no to może mieć ubój rytualny. Skrócony pobyt na tej ziemi. Okej. Dobra, Michał, wracamy teraz tam i idziemy na koniec. Kto jest odbiorcą tych rytualnych mordów? Nie, to przelatuje ten kwadracik, tak? Ten prostokącik energetyczny i gdzieś to zabiera, nie? Bokiem patrzymy z odpowiedniej odległości, odpowiednia perspektywa. Kto gdzie to zabiera? To jest bardzo ciekawe, ponieważ pierwsze słowo to jest Pakistan, tak? I dalej jest drugie słowo, to jest góra, tak? Czyli w Pakistanie jest jakaś góra mocy. I trzecie słowo pojawiają się relikwie. Tylko nie wiem, kogo relikwie. Relikwie oni mają, wiesz co, oni. Ponieważ rodzina Mahometa. Jego zięć został zamordowany i oni mają groby. I jest w Iranie. W Iranie jest jak gdyby taki cały, jak u nas jest na przykład droga krzyżowa, nie? To oni mają taki cały szlak pielgrzymkowy i oni odwiedzają te grobowce. Oni kultywują, no tak jak Lenin leży w szklanej trumnie, czy coś. No, mauzoleum, tak, coś takiego. To tak jak mauzoleum, dosłownie. Tylko widzę cały czas górę, tak? I widzę, że to jest na szczycie jakiejś góry, nie? Okej. Tak jakby... Przekrój techniczny tej góry. Jest nieistotny, nie? To bardziej chodzi w drugą stronę, że punkt wzniesienia tej energii, który jest tak jakby obserwatorem, nadzoratorem, że on wszystko widzi. Tak jakby swoim okiem ta skrzynia, te skrzynie jest wiele, tak jakby były rozrzucone po całym świecie i odpowiadałyby nawet za każdy region, tak? Nawet tutaj bym skłonił się, dostałem słowo rodzinę czy ród, nie? I tych skrzyń jest dużo, nie? Czyli ród tego protoplasty. To bardzo przypomina to rój pszczeli, tak? Gdzie jest ul, tak? A te skrzynie to tak jakby poszczególne pszczółki, które przynoszą energię, tak? Rozumiem, okej. I teraz jeszcze raz patrzymy. Idziemy tam do góry jak tak i patrzymy, wiesz, to połączenie, tą siatkę. Kto tym, jaka rasa tym zarządza? Skoro jest wysoko, to znaczy, że ma energię i siłę. Znaczy, generalnie pojawiło mi się coś takiego jak w buddyzmie, że człowiek z wieloma rękoma, nie? Bardzo wiele rąk, tak, które zbiera te skrzynie do siebie. Dostałem to słowo. Może być, tak, może być, bo to jest wieloramienne, tak. Nawet jest to, bym powiedział, że głowę ma insekta, tak. Głowę ma insekta, z tym, że tutaj to się dzieje, tak jakby nie mają jakieś pozwolenia, czy jakiś pakt tutaj wyżej, nie? Bo wyżej jest jakaś energia, która im pozwala robić to na niższych partiach tutaj energetycznych ziemskich, nie? Bo oni działają bezpośrednio na ludziach fizycznych. To jest fizyczność, nie energetyka, jakby. Jakby to nazwać, duchowa, nie mentalna. Tylko oni czerpią energię z fizycznej śmierci, nie? I z tego utrzymują
Cały No i tutaj ten, te jeszcze te dusze, kwadraciki. tak? I te jeszcze dusze, co zabierają, są przekierowane, to są tymi też nośnikami, wolnymi rodnikami takimi, które zabierają tę fizyczność. To jest połączone, nie? I to jest, bo o co chodzi? Tam czegoś takiego jak kreacja myślą, oni z tego jakby nie korzystali, nie? To jest w jakiś sposób bardzo mocno zablokowane. No być może zablokowane, że tego nie widzę, nie? Być może, że okej, okay, i teraz jak te insektoidy zarządzają tą fizycznością, czyli życiem i śmiercią, rytualnym ubojem, zabijaniem, odcinaniem świadomości, zabieraniem energii i wszystko kumulują przez, przez te tunele, wywożą tymi kwadracikami, czyli małymi insektoidami tam w chmurę, to kto im na to pozwolił? Kto siedzi w tej wyższej radzie? Co pozwolili na pewno na Anunnaki, tylko że teraz już na tą chwilę tych Anunnaków nie ma, nie? No. Dobra, to było teraz pozwolenie Anunnaków. To teraz zapytamy się Basi. Teraz zapytaj się Basi tam w przestrzeni. W jaki sposób ona się tam do tego dostała akurat teraz w tym momencie? Znaczy kanał, ona powiedziała o dacie 20 chyba 6, tak? Ten wejścia w ten związek jakby się otworzył, tak? I jest jeszcze warunkowo otwarty. I ona jest jeszcze w stanie to widzieć cały czas. Czyli do 23 marca będzie otwarty, tak? Nie. Nie, to jest kanał otwarty do dnia ślubu, tak? Ze ślubin tej dziewczyny, nie? Aha. To tak bym to nazwał. I on jest aktywny. To jest tak jakby dana szansa i on jest w oczekiwaniu, nie? Czyli dopóki ta dziewczyna ślubu nie weźmie, to ten kanał jest otwarty, żeby ewentualnie starszyzna zadecydowała, tak? To poświęcić w ofierze, co zrobić, żeby zadowolić swoich bogów, tak? Tak, tak. Bo sytuacja musi tak jakby być rozwiązana, nie? Jeżeli nie wejdzie w ten jakby związek paktowy, bo to z tego będzie paktowy związek, no to no musi pójść energia tym kanałem, tak? Z jej jakby odłamu, tak? Szczepu rodzinnego, nie? Żeby na darmo nic nie poszło. No jest, i te wrota są takie jakby otwarte. Nie? Otworzyli wrota, nie? Okej. Okay. I teraz bo tu, jak ta widzisz data jakby ślubu nie dość, że była zarezerwowana tu na ziemi, to była też jakby datą otwarcia kanału. Nie? Co cię Basia tam dusi? Weź mi powiedz, co tam wpuszczają? Nie wiem, coś mnie zaczęło dusić. Odsuń się, bo jesteś teraz ma być 8. Odsuń się. Ślub ma być 8. Odsuń się, Basia, od tego, żeby ciebie nie dusiło. Odsuń się, jesteś za blisko. Jest na wolocie tego kanału, nie? To jaka tam energia płynie? Trująca? Wiesz co, znaczy to teraz jest jakby Basia zauważona w tym momencie, także coś odsuń się cofnęło czarnego, tak? Odsuń się i teraz... Jak tam była? Drapiącego, to są takie wąskie, takie wiesz, czarne, wiesz, tak jakby końcówki palców, które okay. Cofamy czas, Basia jest i ty, Michał, jesteś niewidoczny, niesłyszalny dla nikogo, dla niczego. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Nikogo nic, nikt nie widzi. Nie ma. Nie dosięgają. Nie ma nierozkodowana energia. Informacje wrzućcie tam. Nie było nikogo. Jest tak, jak było. Bez zmian. Okay. Lepiej ci, Basia? Tak, przestało. Okej. Okay. Jesteś niewidoczna nikomu i niczemu i nikt się nie może rozkodować bez twojej wolnej woli. Znaczy pytanie z przestrzeni dostałem, nie wiem skąd, co wy chcecie z tym zrobić, nie? Okej, okay, dobra, no, to co? Teraz... No, mów, no, przede wszystkim zobaczyć, dlaczego ja tam właśnie trafiłam. Co ja mam z tym wspólnego? Właśnie chciałam się... I czy nie zostałam, a tam jakaś energia? Pokazujesz mi się jak szydło przeszywające od początku tego kanału, idącego do tego jakby Buddy, można by było to nazwać, bo to wielorękę, nazwijmy go Buddą. I przebija te szydełko twoje, to jak włócznia przebija tą, tego Buddę i idzie w stronę Anunnaków, których już tam nie ma. Tak? To jest, co to robi? Robi, że
to wpuszcza jakieś światło do środka, jakby informacje, jakby inny powiew, nie? Mhm. Czyli zmiana całkowita myślenia, tak? Coś świeżego wleciało. Zaraża, nie? To jest jak wirus, nie? Mhm, okej, okay. Teraz zapytaj się Basi, co ona chce z tym zrobić? Że ona to zrobiła. Co zrobiła? No przyszyła to. Przyszyła to wszystko, nie? Mhm. Teraz idziemy do tego głosu, który zapytał się, co chcecie z tym zrobić. Pytało się piekło, tak jakby antymateria. Mhm. To kto z tego korzysta? Antymateria korzysta? To jest jak stare drzewo z korzeniami, tak? To jest wszystko rozrośnięte, ukorzenione, tak? Bo ta struktura tego tunelu jest właśnie zbudowana na antymaterii. To wszystko się po kolei jakby budowało, tak, wcześniej. Bardzo mozolnie i jakby ciężko, tak? Te struktury powstawały. No praktycznie od początku ludzkości bym to nazwał, tak? Mhm. Mhm, okej. Okay. No my nie będziemy rozbijać starej struktury kościelnej, to jest nie nasza działka. My damy informacje. No to już ta informacja jest od Basi, nie? Informacja jest różnego rodzaju, nie? Bo... Ale damy do źródła naszego informacje, do źródła, do, wiesz, do wszystkich tych, do których znamy i możemy dać, wiemy, że oni są od tego. Okej. Okay. Źródło przeszło tą samą drogą. Hmm? Zaczęła mi boleć głowa z tyłu. Okej, okay, zobacz, co tam się... Rzucili cię, Basiu, energetycznie, tak jakby odrzut od wybuchu. Widzę wybuch, tak? Jakby ktoś lub coś, nie widząc ciebie, nie widząc ingerentów, nie, bo to jest, jesteśmy jako ingerenci, tak? Wyrzucił jakby bombę, tak? Na takiej zasadzie. No i ty padasz na plecy, tak energetycznie, nie? Okej. Okay. Dobra, powiedz Basi, żeby się podniosła. Przeszła przez zero, zneutralizowała skutki tego wybuchu. Wszystko, co tam w niej zostało zainstalowane, co mogło w niej pozostać. Już. Poproś jeszcze, żeby wyczyściła się i wszystko wrzuciła do portalu o przeciwległych wibracjach. Okej. Okay. I teraz zobacz, kto zrobił ten wybuch. Perspektywa duża, duża, odsuwajcie się od tego, odsuwacie się. Pokazał mi się ten jakby na samym, ta relikwia mi się pokazała, ten Budda, nie? I do czego służył ten wybuch? Do zablokowania ingerenta, tak? Oni też nie chcą, żeby ktoś ingerował w ich strukturę. Nie? Rozumiem. Czyli oni zablokowali nas, żebyśmy teraz my nie widzieli. Okej. Okay. Basia, jak twoja głowa? No wiesz co, jeszcze taka jestem taka trochę przyciemniona, nie? Okej, okay, wybieramy jeszcze raz. Do źródła, nie? Tak, wybieramy energię i do źródła, Basia, idziesz swojego na trzy. Raz, dwa i trzy do swojego źródła. Basiu, co ty masz z aniołami? Znowu ty, ten, znowu ty to poszłaś do anioła, tak, a Michał mówi jest, jest, mówi no, roz, waliłaś to. To nie powiedział, ja nie... rozwaliłaś. Dokładnie, powiedział tak, jak powiedział. Okej. Okay. Zapytaj się tego anioła, ile razy nasza Basia już rozwalała cokolwiek. Mówię o kasowaniu tutaj jakby wspomnień, nie? Dla niego, czy dla niej, czy dla Basi? Dla Basi to jest jakby troszeczkę, jakby tu pokazuje rodzaj bezpieczeństwa, tak? Brak wspomnień posiadanych na ten temat zamyka drogę dojścia do linii czasowej, tak? Przez ingerentów, bo teraz chcąc naprawić tę strukturę, będą szukali po prostu linii czasowej, kto
kto zingerował, z którego miejsca, z którego, bo tylko na takiej zasadzie można jakby było przywrócić, naprawić, tak? Czyli nie dopuścić Basie do zrobienia tego szydełkiem, nie tej dziury, nie? Okej. Okay. To poproś Basię, żeby wymazała, zebrała całe swoje ślady energetyczne, całą pamięć, buduje swoją przestrzeń na nowo. Nie ma, nie było, tego się nie wydarzyło. Tam już kto co może, to zrobi porządek. Znaczy za to wymazywanie jest właśnie Michał odpowiedzialny, tak? Żeby to, i on to zrobił już to, tak? Okej. Bo tak jak tobie mówiłem, nie, odrzuciło nas rykoszetem, tak? I ta bomba jakby wystrzeliła, wiesz, w sumie gdzieś, tak? I nie była jakby skierowana personalnie, ani do nikogo, ani do niczego, bo nie było widać, nie? Okej. Okay. Rozumiem. Dobra, Basia, jak się czujesz fizyczna? No już trochę lepiej jest, wiesz, lepiej. Wracam już do siebie. Lepiej. Okej. Okay. A jak się Basia energetyczna czuje? Wykorzystam. Poturbowana. Poturbowana i wykorzystana. Okej. Okay. I teraz zapytaj się Basi, kto ją wykorzystał? Kto ją poturbował? Nie, no, jest to związane z Michałem, tak? Czuję się po prostu, jest tutaj pokazany rodzaj złości, tak? Na anioła, że tak jakby wpierdzielił znowu na minę, nie? A Basia rozwiązywała kontrakty z Michałem? No właśnie i o to chodzi, tak? Że właśnie to jest ten jakby subtelny i niewidoczny, wiesz, anioł, który jakby został wpuszczony znowu, wiesz, jakby w maliny, nie? Okej. Okay. Ale teraz... tutaj jest rodzaj finansowego jakby wynagrodzenia dla niej, nie? Tak jak nie wiem, zwrot z podatku. Zwrot z podatku. Marny zwrot. No to musisz, Michał, się postarać bardziej. Basia niezadowolona jest. Nie. Aha. To mówi, znaczy, to opowiada. Znaczy, w sensie to ten zwrot z podatku to jest taki pokazany jakby przyszczyt znikąd, w sensie takim, że wiesz, niespodziewanym, tak jakby transparentny, a jednocześnie niewidoczny. Nie, nie wiem, jak to nazwać. Jest to, ja to widzę, jakby dostała to w czerwcu albo w lipcu, nie? No to jest, widzę ciepło, widzę słońce, nie? Tak. Niby, że takie okazały, a w sumie to więcej gadki niż... Może jakaś wycieczka, może. Nie wiem, o co chodzi. No dobra, ale teraz tak, po pierwsze, zobaczcie, czy Basia zneutralizowała całą linię tą czasową, czy jest czysta przestrzeń, czy nie ma do niej dojścia, czy nie ma śladów. Nie ma. Na jej drodze stoi tutaj Michał, nie? Także pierwsze jakby energetycznie, co widać, jakby szukają, tak, to natrafiają na Michała i na Michale kończą poszukiwania, tak? Ze względu na to, że energetycznie już kiedyś próbowali z nim walczyć i mają doświadczenie walki przegranej, także że to ich struktura się zmniejszy na pół, biorąc pod uwagę, wiesz, jakby wyciąganie jakby konsekwencji, grzebanie, tak? To jest tak jakby na warunki ziemskie porównana walka z jakimś sądem, który może cię w zasadzie, zanim wygrasz sprawę, to cię tak wymęczy przez tyle lat i z pieniędzy, i z czasu, i energetyki, że to lepiej nie zaczynać, tak? Na takiej zasadzie, nie? A czy ta struktura rytualna, struktura religijna w jakiś sposób będzie zakończona? Wiesz co, generalnie tu jest wszędzie wolna wola pokazana, tak? Te szydełko, które zostało przeszyte energetycznie, to tak jakby w tej starszyźnie miałaby pokazać, że stare struktury jakby konsekwencyjne są jakby już nie są tak jakby stabilne, nie są silne, wiesz, i w zasadzie nie działają, że tak jakby świat się zmienił. To jest na zasadzie tak jakby jakiejś rewolucji, czy zmiany poglądowej. Zmiany, tak.
czasowej, tak? I tutaj z tą dziewczyną akurat może być właśnie taki przypadek, że do tego ślubu nie dojdzie, bo ja widzę, że jakby nie doszło do tego ślubu. I jest tak jakby świeży powiew energetyczny, że ona wybierze, gdzie chce żyć, nie? Oni ze strachu mogą kazać jej po prostu gdzieś wyjechać nawet i pomóc, tak? Żeby zniknęła tak jakby z widoku struktur starszyzny. No i to jest ten powiew właśnie, gdzie się będzie rozpowszechniał. Bo młodzież tutaj nie widzę, żeby chciała w jakiś sposób tkwić nie, w nie zutylizują tej dziewczyny? Nie, nie widzę. Nie, nie widzę takiej tutaj. Właśnie to jest ten świeży powiew, nie? Czyli zrobią coś innego. Gnilizna tępiona od środka. No dobrze, okej. Okay. Zmienia to ich myślenie, tak? Jakby zmienia ich to stare, jakieś takie, no, stare zasady, to zmienia to, nie? Tak, jest świeży powiew jakby nowoczesności, wiesz, tego świata, nie? Może też, wiesz, znaczy, zmiana wiesz, miejsca. Zadało mi się pytanie jakby źródła, dlaczego źródło to zrobiło, tak? Bo to jest... Źródło mówi tutaj na takiej zasadzie, że trzeba ich ruszyć, bo oni są jakby częścią energetyczną dusz, tak? Zamieszkują ciała i to też spowoduje to, że energetycznie będą wibrowali wyżej, czyli też w związku z jakimś przejściem jest to związane, czyli świadomością, nie? Czyli to jest takie wpuszczenie wirusa od środka też, nie? I zobaczenie swojego ducha wewnętrznego, tak? Nie oddawanie z energii ze swego ducha, tej matrycy, tej religijnej, tylko spostrzeżenie swojej własnej siły w energii, własnej dla siebie, nie? Z własnej, jakby własnej kreacji. Nie? Rozumiem, no dobrze. Powiedz Basi, żeby wszystko pozamykała, rozłączyła się, nadal jest niewidoczna dla nikogo i dla niczego. Tak, nie ma Basi. I teraz Michał, musisz poprosić Basię, żeby pokazała nam swoje DNA cielesne. Poczekaj, to trzeba to tak jakby zapomnieć o tym, nie? Tak, nie wiem, tak, wymazujemy, zamykamy ślady. Już ja ci powiem jak. Neutralizujemy ślady, zamykamy tą przestrzeń. Basia wraca do przestrzeni, gdzie będzie idealnie połączona i z ciałem, i ze źródłem. Okay. I teraz poproś Basię, żeby pokazała DNA cielesne tutaj, gdzie teraz jest, gdzie doświadcza, albo DNA duszy. Skąd się wywodzi, gdzie jest jej pierwszy korzeń DNA? Obojętnie jaki, ale pierwszy. Czy jej ciało podlegało już tej hybrydyzacji, czy jest czystym ciałem ludzkim? Przede wszystkim sam początek znowu Egipt, tak? I pokazało mi się dodatkowo coś takiego jak uderzenie laski o ziemię, nie? I był pokazany przez chwilę kot. I to jest początek jakby startu, no. Co Basia mówisz? Syriusz? Znowu? Nie, Egipt. No, Egipt, rasa kocia była pierwszą rasą, która zeszła na ziemię. Pierwsza rasa, ona stworzyła między innymi Egipt. Egipt, z tego co my widzieliśmy, my analizowaliśmy, nie leżał w tym miejscu, w którym teraz leży. Znaczy on był jakby na tej ziemi, ale ta ziemia w wyniku przesuwania się tych płyt tektonicznych się przesunęła w to miejsce. Prawda? Tak Michał wychodzi, jak to widzisz? Czy nie? Znaczy, wiesz co, generalnie jako umiejscowienie to na kuli ziemskiej, to tutaj z tej perspektywy jest nieistotne, nie? Istotne jest Rozumiem. To, istotne są szpice piramid, nie? I istotne są jakby że nie do końca te piramidy, nie? Bo to jest jakaś wysokość pokazana, czyli znowu jakieś szczyty, wiesz, ziemskie, gdzie jest jakby łatwy kontakt z zasiewem, tak, z tą laską zasiewową. Nie?
Czyli pierwsza rasa ta kocia, felinoidy zeszły na ziemię, tak? I jakiś kot walnął laską, tak, o ziemię. Znaczy, i z tej to jest. pierwszego. No tego mów, no bo. pierwszego uderzenia powstało DNA naszej Basi, tak? To jest początek, tylko nie kot walnął laską, tylko to jest tak jakby laska, wiesz, stworzyciela tego Matrixa, nie? I to było pierwsze DNA ludzkie, tak? No, znaczy to niekoniecznie ludzkie, tak? Tu mamy początek energetyczny kodu, tak? Energetycznego, nie? Kto byłby pierwszym stworzycielem? Jak to widzicie teraz? Każdy sobie przypisuje Plejadianie, Anunnaki, wszyscy przypisują sobie stworzenie. Znaczy jest to obwiane złotem, wiesz, bo to wszystko się świeci i bardzo silną energią jest w dalszym ciągu tutaj, z mojej perspektywy, Anunnaki, tak? Natomiast tutaj jest też jakieś dodatkowe zasilanie, tak jakby zasilanie tej energii, która zeszła, nie wiem, czy to może być kot, może być to człowiek, nie, ona jest cały czas wspomagana od góry, czyli to jest w jakiś sposób cały czas zmieniana, nie? Jest w jakiś sposób doenergetyzowana, jest w jakiś sposób przebudowywana, nie? I tutaj faktycznie tutaj 800 lat tak jakby życia tego pierwszego człowieka to było na etapie, że on był poddawany cały czas modernizacji, przebudowie, nie, genetycznej, nie? Czyli żyjąc, depcząc fizycznie po tej ziemi, czyli ta zasilana jakby dusza z gwiazd, bo tu jest gwiazda wzięta, przepuszczona przez laskę i wpuszczona w coś, co sobie wymyślili, no była modernizowana, tak? Okej, okay, rozumiem. Bo cały czas jest wspomaganie od góry, jest, widzę, cały czas jest tak jakby inwestowanie. I złoto, i jest złoto, i kolor złota jest wokoło wszędzie. Dobra, i teraz zobacz, jak się ukształtował ten kod DNA naszej Basi. W jaki sposób, wiesz, doszło teraz, tu do teraz, do ciała fizycznego naszej Basi? Bo oglądamy po kolei. Czy pokazał mi się też skarabeusz, nie? Tak jakby coś, co przybiera też formy, gdzie przybiera skorupę, w jakiś sposób coś było atakowane. Pokazuje mi się później przetworzenie, jakby głowa większa jest od samej po prostu powierzchni całego skarabeusza, tak? Jest to cały czas tak jakby transformacja, nie? Ewolucja. Ewolucja, tak. Tylko że wszystkie formy, które były, jakby przychodziła Basia, to nie zostały zutylizowane, tylko zostały skopiowane i ulepszone. Tak, ale tu chcę powiedzieć o tym, że dajmy na to, żeby to był kod, tak? I ten już kod został, tak? A ulepszeniem było tego, że kod został i była wyjęta tak jakby energia Basi i była na przykład włożona w skarabeusza, tak? Zobaczyli, że to nie działa tak jakby na tyle, co oni tego, to i skarabeusz został i powstał tutaj nosorożec w dalszym i w ten sposób, wiesz? Że kolejne tak jakby zasiewy energetyczne to były tak jakby transformowane, nie niszczyli poprzednich projektów, tylko przenosili tą energię, tworząc coś nowego, czyli na jednej energii budowali wiele innych struktur, nie? I tutaj są te zasiewy gwiazd, tak? I zasiewy gwiazd mówią o tym, że wchodzą następne dusze w te gotowe jakby projekty ciał, nie? Powłok. Czyli to ja tu widzę, cały czas jest to na bazie złota budowane, nie? A chodziło o spłuchnienie skorupy samej tej ziemskiej. Jest gwiazda, która jest zamknięta, tak? Gwiazda, która jest zamknięta, to jest ziemią, jest obudowaną ziemią, czyli z tej perspektywy widzę, że źródło, które wypuściło wielką gwiazdę, tak jakby energetyczną Gaję, też obudowało to ziemią, czyli z tej perspektywy ziemia była stworzona przez źródło i zabezpieczona grubą warstwą tej, no, ziemi, że tak powiem, do samej magmy.
A te wszystkie energie chodzące, depczące, to są tak jakby spulchniacze, które miały na zasadzie dostać się do samej Gai, do samej największej energii jądra Ziemi, nie? Złoto jest tutaj jakby odchodami Ziemi, nie? A w którym momencie na linii czasowej widzisz dorzucanie do kodu DNA tego pierwotnego, z tej pierwszej, tej laski, tego stwórcy Ziemi i dorzucanie innych hybryd, tworzenie hybryd ludzkich z innymi rasami? Cały czas, cały czas. To cały czas, tak? Świadomość jest przenoszona, tak? Jakby pierwotna świadomość, tutaj DNA genetyczna Basi, która się tam od początku przewija, tworzy więzienie, tak, tej duszy. I te 800 lat, nie? I widzę też powrót. Powrót drugą stroną laski, ale też nie wyjście do astrala źródłowego, tylko widzę powrót w człowieka już później, całą strukturę. Nie? Czyli takie przeskoki przez tą... To jest niewola, nie? Okej, rozumiem. Chodzi mi teraz, do czego służyły właśnie nie hybrydyzacje ciał ludzkich, w sensie, że wiesz, od zwierzęcia jakieś ich tam te eksperymenty, tylko chodzi o eksperymenty z duszą, z genotypem ludzkim, żeby na przykład mógł przyjąć hybrydę szaraka, hybrydę gada, hybrydę czy tam całego gada, czy do czego to służyło? No wiesz co, to jest tak jak narzędzie, tak? Masz młotek i dłuto, tak? No i samym młotkiem nie rozbijesz kamienia, tak? To musi być dłuto, nie? A sama energetyka, jakby powłoka duszy, jest niezmienna, ona jest taka sama, niezależnie co przyjmie, czy przyjmie dłuto, czy będzie kozłem tutaj na ziemi, osłem, czy będzie bawołem, czy będzie człowiekiem, tak? Powłoka jest nieistotna, nie, z tej perspektywy. Ja widzę, że się dusza nie zmienia. Ona ma dalej taki sam charakter, ma taką samą jakby konsystencję, ma taką samą energię, a powłoka, w jaką wejdzie, jest nieistotna, nie? Faktycznie te wszystkie zmiany są w jakiś sposób tutaj zmieniające wszystko bardzo mocno, nie? Ale to nie wpływa na duszę. Basia, jak ty to czujesz, jak ty to widzisz? Ja to widzę tak, że to w momencie, kiedy właśnie powiedzmy, tworzone jest ciało, tak? I dokładane są do tego różnego rodzaju inne informacje, a wtedy tak, dusza nie zmienia się, tylko że przez to, że to ciało ma różnego rodzaju kody genetyczne, na przykład tam Anunaki, węży, cokolwiek, wtedy jest jak gdyby dojście do tego ciała i ono jak gdyby może zamieszkiwać obok albo pobierać energię. Przez ciało, czyli jak gdyby ciało, powiedzmy, byłoby, powiedzmy, że dusza jest baterią, tak? I wkładasz do radyjka i odbiera fale. Do radyjka, tak. I tak, no i w zależności od tego, jakie to radyjko, nastawiasz frekwencję, czyli ten kod genetyczny, to taką falę radiową możesz usłyszeć, nie? Czy krótka, czy długa, czy stacja taka, czy A, czy B, czy C. I wtedy, wtedy jest łatwiej, jak gdyby jest do podłączenia się, nie? Bo jeżeli przyjmiemy to, że te cywilizacje po prostu, czy z przeszłości, czy z przeszłości, czy równoległe są po prostu odcięte od źródła i są zasilane tylko duszami, no to wtedy mają część mojego, na przykład, o tak mi pasuje ta wtyczka, powiedzmy, jest trójkątna, no to cyk i się podłączają na przykład ci, którzy mają te wejście trójkątne, czy tam odwrotnie, nie? Czyli jest po prostu jak gdyby łatwe po tego, ale to jest właśnie o to chodzi, to tak skłania się do mojej teorii, że dusza to jest nieważne, jak gdyby ciało to jest tylko tak jak no, foremka, nie? Nieważne, czy jesteś tam nosorożcem, czy słoniem, czy to jest po prostu foremka, nie? Ale ze względu na to, co tam jest i świadomość i co w tym ciele, z czego ono jest zbudowane, no to inni mogą się cyk przyłączyć.
Tak jak gdyby bezpośrednio, nie? Z jednej strony, tak, z lewej strony wkatulowana jest woda do naczynia, a z drugiej stoi sobie klienci ze słomką sobie pije, bo może być kilku, nie? Czyli jak gdyby człowiek jest tą formą pośrednią, nie? Z jednej strony masz zasilanie z duszy, a z drugiej strony masz masz pasożytów, którzy cię po prostu doją, nie? A jak, Basiu, widzisz tak ten generalnie zasiew czegokolwiek tu deptającego po tej kuli ziemskiej z tym spulchnianiem ziemi, żeby dostać się do energii Gaii? Jak ty to czujesz i widzisz? No to wiesz, co to tak to też może być, nie? Ale to tak mi się przypomniało, bo tam kiedyś doszliśmy, że ja jestem eterem, czyli jak gdyby przenikam wszystkie jak gdyby stworzenia. No na pewno Ziemia musiała być przez jakiś czas użniana, żeby na przykład wyższą formę, powiedzmy, jako człowieka zainstalować, nie? Projekt, no to przecież musiał jakoś się żywić. Czyli musiała być roślinność, musiało być spłuchnianie ziemi, nawożenie, żeby w jakiś sposób przygotować tę całą otoczkę tej Gaii, żeby po prostu fizycznie, czyli ta kapsułka, czyli ta, wiesz, ta foremka mogła, wiesz, odżywiać się, nie? Biologicznie chodzi mi w ten sposób. Tak może być. Wcale nie mówię, że nie. Okej, okay. Wiecie, na co jeszcze teraz popatrzycie? Mamy dostęp do tego pierwszego DNA, prawda? I teraz popatrzcie na linię czasową i na Ziemię tu i teraz. I ile zostało istot z tą pierwotną linią DNA tu na Ziemi? Żeby Stasiu zamknąć. Stasiu, zamknij drzwi. Czy wiesz co, generalnie to jest tak, tyle razy te DNA człowieka mieszane, że... To tak jak taka, wiesz, taka delikatna smuszka, taki tylko delikatny, jakby powiedzieć, jak rozpala się ognisko, jak masz duże ognisko i podpalasz zapałką i pierwszy taki dymek leciusieńki, to tylko tyle. I to nawet nie jest taka, już ta linia nie jest jak gdyby taka... Taka pełna. Stabilna, taka pełna, tylko tak, wiesz, taka rozmyta, nie? Ale to pomyśl sobie, jak na przykład masz duży stos drewna, a to taka na początku tylko taka malusieńka smuga, to jest ułamek ułamka, nie? Jakich ras teraz widzicie najwięcej? Jakich domieszek? Znaczy ja to wszystko widzę chemicznie, tak, że sama struktura jakby szkieletu DNA się już nie zmienia w człowieku od bardzo długo. A to jest tak jakby posmak metalu w ustach, tak? Czyli subtelna jakby trucie różnych, które nie powoduje zmiany, na przykład, że ci wyrośnie skorupa na plecach, tak? W następnym porodzie, ale powoduje na przykład przekierowanie uwagi od samego początku egzystencji tego człowieka na coś, tak? Czyli to jest ta trucizna, które jakby zaraża, nie? Ale spektra jakby uwagi też są rozszerzone. To jest bardzo skomplikowane. Tak jak się nasza technologia rozwinęła, nie? To tak jakby, dajmy na to, fascynują się samochody, nie? I ktoś dał samochody jakby na ziemię po to, żeby skupić swoje całe życie i pasję w motoryzacji, tak? No i ty podążasz w tej pasji, w motoryzacji, bo ty uwielbiasz. A ty jesteś tak naprawdę zatruty w tym kierunku, żeby całą swoją tę energię motoryzacji przekazać. A po drugiej stronie, kto stworzył tą motoryzację, jest ten, który wysysa. I to są te trucizny, tak? Te pasje, tak? To ja to widziałbym to jako trucizny, nie? To do czego tak naprawdę człowiek powinien żyć? Co powinien tak naprawdę robić? No dla mnie to przyszło do głowy, wiesz co, to jest wiesz co? Tak, perspektywy takiej w ogóle, nie? Takiej, ja wiem, matriksowej,
matryksowej, to jest tak jak gdyby poczuć chwilę. I tą chwilą się cieszyć. Poczuć smak, nie, poczuć w chwilę i smak. Być tu i teraz, ale nie uzależniać się. A to właśnie przez te różnego rodzaju już takie te smaczki, te trucizny, staliśmy się jak wiesz, jakbyś to powiedzieć, staliśmy się płynami. Czyli jak gdyby jest też coś tak, taka mi ta historia przyszła do głowy, ktoś mi powiedział, że na przykład tak, jedziesz z punktu A, jedziesz do punktu B, nie? I ty wiesz, że twoje przeznaczenie jest punkt B, nie? Ale ty się zatrzymujesz na przykład A1, A2, no to na przykład pojawia ci się żona, potem pojawią ci się dzieci i oni mówią, gdzie ty pojedziesz, ty zostań tu. I po prostu jak gdyby to są takie skutki uboczne tego, że jak się zanurzysz w tym, że zamiast zasmakować jak gdyby bycia, przeżycia takiego, jak to się powiedzieć, to tak jak gdyby powiewu, nie? Takiego złapania smaku, nie? Jak coś pierwszy raz smakujesz, to taki masz smak, ale żeby ten smak nie stał się dla ciebie obsesją, nie? Na przykład powiedzmy nie czujesz żadnych smaków, żadnych smaków w życiu nie próbowałaś, jest pierwszy twój smak i na przykład on jest słodki, tak? Ale ten smak, ty masz wiedzieć, jak on wygląda, ale w momencie, kiedy ty już tęsknisz za tym smakiem, na przykład lubię słodkie, nie? Albo słone, albo pieprzne, albo kwaśne, albo kiedykolwiek, nie? Ale jak zaczynasz ty tęsknić za tym smakiem, to ty się zaczynasz uzależniać do tego smaku, bo jak gdyby twoja świadomość powraca, nie? Czyli co się stało? Te wszystkie zatrucia, te wszystkie jak gdyby powiązania, nie potrafimy się odciąć, no bo tak, no to tak, muszę żyć, bo muszę żyć dla rodziny, muszę żyć, bo tam dla żony albo dla męża, muszę żyć dla dzieci, a to dla rodziców, a żeby oni byli szczęśliwi, a to, żeby boss ze mnie był zadowolony, a że ja tam na przykład jestem potrzebna tu i tam i jakby zapominasz, że to jest nieważne tak naprawdę, bo na końcu to nie jest ważne, ale to, że ty jak gdyby tam idą emocje, te emocje są haczykami i ty się stajesz automatycznie uzależniony od tego. Tak. I właśnie dlatego tak ciężko. Cała ziemskość. Ziemskość po prostu. Nie, to jest ewolucja. Lepkość. Nie? I teraz tak, ja powiem wam tak, na przykład wielkie firmy, korporacje to są właśnie ściągnięte, mają zasady właśnie od naszych ingerentów, którzy nas truli, tak, czyli cały nasz rozwój, nie? I te przeżycia, które jest związane, to każdy ma w czymś interes, nie? Tak jak Basiu powiedziałaś, ta wiara tam gdzieś zniewoliła sobie tych fundacje, tak? Tam karmią, tak, pomagają. Oni niby tak sobie dobrzy są tacy, tak? Ale tak naprawdę uzależniają tych ludzi na wzór tego samego działania, którzy nas trują inni, tak? Dając nam inne uciechy i zabawki, tak? Korporacja zatrudniając, próbuje cię uszczęśliwić w taki sposób, żeby ci nie przyszło do głowy, że od niej odejdziesz, żeby ci dawało poczucie bezpieczeństwa, że ci jest dobrze, tak? Państwo, w którym żyjesz, też będzie ci próbowało wmówić, że jest ci dobrze, żebyś też nie odszedł, bo z ciebie doi, tak? I na różnych szczeblach ewolucji, czy po prostu nawet kariery człowieka, każdy dla kogoś jest w jakiś sposób oprawcą, tak? Na systemie, którym nas już to łączyli, a na końcu i tak jest jeszcze większy oprawca nad tym, kto, wiesz, doi wszystkich, nie? To tak jak potocznie możesz powiedzieć, szef firmy zbudował firmę nie po to, żeby ludzie jedli, tylko żeby on jadł, tak? Ale tego szefa też doi ktoś wyżej, nie? No tak, ale czy to nie przypomina tobie, właśnie, to dochodzimy teraz właśnie do Jodobele, nie? Czyli stwórcy Pana Chaosu i Matrixa. I no to jest, i widzisz, nam się cały czas, wiesz, bo jak gdyby zaszczepiona nam została informacja, że no to wszystko są gady temu winne, tak?
gady, paskudny, tam smoki, różnego rodzaju węże, różnej maści. Ale co za tym idzie, wiesz co? Może to wcale nie jest tak, jak gdyby to może przyjęło pośrednią formę, natomiast ta wyższa forma, która jak gdyby karmi się tym wszystkim, to utrzymuje, to może właśnie być insektoidalna forma. Oczywiście, że tak. No, może to tak być. Że bo no właśnie tworzyła ja sobie rój. Tak, tylko chcę wam powiedzieć, ale tworzyła sobie różnego rodzaju, bo stworzyła serafinów, a serafini są w formie wężowej, nie? No to czyli może, ale forma wężowa to może być rozbudowana, bo przecież smok też ma podłużną formę, prawda? Takich tych dinozaurowatych, co znamy, tak? Mógł być wężowy. Później, bo tam były te cztery formy, nie? I między innymi postać człowieka jako, wiesz, no, jako taka psuła, nie? Która nas nosi, czy tam cokolwiek. Też została, która jak gdyby filarem, ale po co jest filar? Filar jest do podtrzymywania, tak? Tego tronu, czyli do czego? Do czerpania energii. Tak. Tylko nie wiem, w jaki sposób dusza zaplątała się w to wszystko, wiesz. Dusza jeszcze jest, powiedzmy, nie? Że dusza to tak jak w twoim przypadku, to uderzenie laski jest przechwycona, jest złapana. Rozumiesz? Tak jak, czyli został przeprowadzony gwałt na duszy. Rozumiem. Oczywiście. Oczywiście. Jest to jakby złudna opowieść, tak? Jest to opowieść, na przykład chcesz przeżyć fajną bajkę, wskocz na koniec mego kija, a znajdziesz się po drugiej stronie i będziesz w tej bajce, tak? W środku. Rozumiesz? A obietnica, która tam jest pokazana, to jest to obietnica bezpowrotna, tak? Czyli ten kij był tak jakby łapał energię, które były rozczłonkowane, tak jakby po rozbiciu, tutaj widzę źródła tary, albo to, tak jak tara się rozbiła i latają fragmentaryczne jakieś energie dusz, tak? Które były po prostu wrzucane w ziemię, a cel jest jeden, po prostu wyssać po prostu energetykę z Gai. Z tym, że tutaj ja widzę jakby cały zasiew tych energii, że odpuścili Gai jako nosicielce tych wszystkich energii w postaci stworzeń, które stworzyli, w postaci zwierząt, ludzi i tak dalej, bo to widzę wszędzie dusze są w różnych rozmiarach. I zobaczyli, że waga tych wszystkich dusz, które sprowadzili na Ziemię, spowodowała coś takiego, że ciągną większą energetykę z powierzchni, jeżeli mogliby ukraść jedną wielką energię. Tak to tutaj jest pokazane. Pazerstwo u nich się włączyło. Tak. Czyli pazerność. I ta pazerność na Ziemi została przekuta na coś, co tak naprawdę nas trzyma. Pazerność doświadczania, pazerność poznawania, jakby tak to nie nazwać. Oni zaszczepili tym samym, zdradzili nam tajemnicę hierarchii działania tego systemu, bo zarazili nas czerpaniem energii z innych. I my to robimy, podświadomie czy nieświadomie, zakładając swoje, wiesz, firmy, korporacje, hierarchie, zniewalamy poszczególnych ludzi, tak? A zakładając rodziny? Też. Zniewalamy rodziny, tak. Tak. W momencie, kiedy ty z kimkolwiek wchodzisz w związek, powiedzmy, tak? Czyli masz umowę. Tak. Czyli na przykład tak, no mówisz dosyć, tu nie będziesz teraz łaził, wracać masz o tej i o tej. Ten ma, mówisz na przykład, no słuchaj chłopie, tu, taka łaska na ciebie spłynęła, to teraz będziesz mnie utrzymywał, ja tu będę ci się rozmnażać, nie? Z drugiej strony mąż mówi, no dobra, skoro już ty tutaj da mnie taka łaska, no to teraz będziesz mi tutaj poddano, proszę tutaj mnie śniadanka, obiady, posprzątane, poprane, no i jeszcze różne rzeczy. Później rodzą się dzieci. No i teraz tak, no to teraz musisz się poświęcić dzieciom, nie? Później dzieci, no tak, ale ty masz rodziców, teraz ty musisz tych rodziców dochować. Rozumiesz, czyli tak jak gdyby
Niekończące się historie, czyli tak, plątanie się. W ich bajkę wrzucenie, tak. Tak, tak, ale wiesz co, jak to mówiłeś mi o tym, o tej ziemi, to przyszło mi właśnie do głowy, więc bardzo sprytnie, tak jak powiedziałeś. Po co wysysać jedno dużo. Z tego, z ziemi wszystkie elementy, nie? Skoro na ziemi rośnie coś, tak? Czyli powiedzmy w formie fauny i flory, która zasilana jest od góry, czyli praktycznie rzecz biorąc tą formę jak gdyby przejściową, czyli na przykład flora, fauna, my i tam wszyscy razem, można się podłączyć do tego. Między innymi jak gdyby jesteś na zasadzie z góry ciebie zasilają, dół ci daje na przykład, żeby utrzymać ciało fizyczne, nie? A ty sobie z boczku, cyk, pijesz energię. No tak. A jednocześnie dla każdego jest bajka wrzucona, jak gdyby sam jesteś w każdej bajce. Zwróćcie uwagę, my każdy ma swoją bajkę, nie? Ma swojego pierdolca. Jeden będzie robił to, ale swoją bajkę to będzie robił to, to będzie naprawiał zegary, drugi będzie chodził, szył, trzeci będzie kupował, czwarty będzie kwiatki sadził, piąty będzie kota przeganiał z miejsca na miejsce. Rozumiesz? I jak gdyby zaszczepić ta pasja, skąd ta jest ta pasja, tak? O, uwielbiam to, uwielbiam tamto. I na przykład już niektórzy to nawet przecież kiedyś chowali z różnymi ulubionymi przedmiotami do grobu. Czyli jak gdyby znowu jest przywiązanie, czyli jak gdyby ta chwila, to doświadczenie, że to miałbyś jak gdyby poczuć to doświadczenie, rozpoznać go, a to ciebie oblepiło i dlatego zatrzymało nas. Tak jak gdyby, wiesz co, plastry miodu, wiecie jak są te, jak pszczoły mają te swoje domki? Mhm. Jak gdyby ty weszłaś w jedno, a tu cię cyk i zamknęli. I już jesteś w plastrze miodu. No nie wiem, tak mi coś przyszło do głowy. Czyli tak, widzisz tak, to dokładnie jednak. Tak. Dokładnie tak. Czyli... Dobrze, czyli mamy rozkodowane, ale teraz posłuchajcie. Teraz jeszcze widzimy tą ziemię, widzicie to klastrowanie, widzicie te wypływy poboczne energii w ogóle, nie? Co się dzieje z ludźmi, jak zaczynają się budzić? Czyli zaczynają odkrywać swoją pamięć, bo oni to mają w pamięci, oni to wiedzą. Co się dzieje? Jak to wygląda? Ja to widzę jako oderwana energia, jako staje się obserwatorem tego plastra, tak? Widzę swego rodzaju może jakby bezradność na tą chwilę i widzę rodzaj jakby zastanowienia, czyli wszystkie te energie tak jakby świadome są, może tkwią w tym matryksie, bo muszą tak jakby zasilać się. Poproś Rudą, żeby przerwała gryzienie. Ruda, bo jeszcze raz będziesz psem. Nie przejdziesz ewolucji. Zostaniesz kotem. O Boże. Zostaniesz kotem. No. Ruda, chodź tutaj, chodź tutaj. Chodź. Chodź tutaj. Tak, dobry kotek, dobry. Będziesz kotem. Miał, miał. Przychodzą ewolucje i patrzą na bok tego plastra, tak? Czyli patrzą... Ja widzę formę zastanowienia, tak jakby decyzja nie zapadła. Widzę poszczególne energie, które patrzą się na to samo wszystko, a jeszcze jakby siebie nie widzą, tak jakby nie podjęły interwencji. Co z tym zrobić, tak? Co z tym, tak jakby tą siecią taką, pajęczyną, po której się te powłoki ludzkie poruszają, zrobić, nie? A co mogą zrobić? Pytanie egzystencjalne. Znaczy generalnie jest tutaj odpowiedź uwolnić. Nie? Pierwsze słowa, słowo przyszło uwolnić duszę. Nie? Uwolnić duszę z ciała, czyli po prostu jakby już nie zasilać tego ziemskiego matriksa. Nie? Czyli tutaj jakby po śmierci, po wyjściu z tej powłoki, tutaj już nie w konsekwencji nie wrócić. Nie? Co nie jest takie proste, bo się pokazują te koniki, tak? Te koniki, tak jak tutaj Basia powiedziała, bo z różnymi przedmiotami ludzi chowiano już do grobu, tak? Czyli zawsze pojawi się na drodze twojej coś, co i tak ciebie będzie próbowało ściągnąć. I tylko twoja świadomość może doprowadzić do tego, że ty nie pójdziesz w to, że...
Znaczy cały układ, ten plaster, w jaki sposób jest wypychany do góry, nie? Tak jakby źródło pchało ziemię do góry, żeby pokazać i jakby spłynęła, tak jakbym to nazwał, łaska źródła, wiesz, świadomościowa na tych wszystkich, wiesz, żyjących w ciałach ludzkich, nie? Tak jakby coś miało nastąpić w rodzaju obudzenia, tak? Że to, że każdy jest tak jakby tą bateryjką, która coś kogoś zasila, że, no, że to się toczy w jakimś dziwnym kole, tak? I to by mogło jakby spowodować zawieszenie całego układu, nie? I tu się pokazuje ta prana, tak jakby anielska, bo jedyny system, który mógłby to wszystko jakby rozwalić, to jest tylko to, że ciało ludzkie by nie potrzebowało fizycznego pokarmu ziemi, nie? I tylko na takiej zasadzie jakby doszłoby do oderwania, przejścia tej świadomości, nie? To okay. Wszystko się sprowadza do pokarmu, nie? Jeżeli zabrać pokarm, nie? A zasilanie ciała by dalej żyło, to spowodowałoby zatrzymanie. Ja tutaj widzę zatrzymanie spożywania czegokolwiek, tak? Czyli jak gdyby egzystencja, wejście, a jednocześnie obserwacja, ale zero pobierania z zewnątrz energii, tylko na zasadzie swojej energii. Czyli tak powiedzmy, załóżmy, jak leci samolot, nie? On ma załadowaną ilość energii, paliwo, tak? On na przykład leci nad jakimś krajem i on na przykład obserwuje ten kraj, widzi góry, lasy, tam rzeki, nie musi mi tego, ale on zarazem w każdej chwili może się zbliżyć, może się oddalić, może przejść, on nie bierze, to znaczy, no może to jest głupie porównanie, ale on nie bierze nic, tak? Czyli on jak gdyby sam w sobie jest samodzielny do tego, żeby się poruszać, ale nikomu nic nie zabiera. Masz rację, bo jesteśmy jak gdyby, to właśnie ten łańcuch pokarmowy, te wiecznie jedzenie, ktoś nas je, my kogoś jemy i jak gdyby okradasz z energii, tak? Ale to na każdym. Rodziny, cmentarzyki, pomniki, śluby, narodziny, chrzciny, religie, społeczne jakieś tam zachowania, no, praca, wszystko dosłownie, każdy system. Ja tak też się zastanawiałam, że my właśnie mówimy, o, no bo to przez reptylianie nam dali ten system hierarchiczny, ja nie sądzę. Ja myślę, że skłaniam się właśnie do tej rasy właśnie modliszkowatej, nie? Która jest bardzo mądra, a użyła być może, jak gdyby stworzyła różnego inne, jak gdyby podgatunki, żeby dalej zmylić, wiesz, bo powiedzmy, gad, ale nad gadem jeszcze jest tam smok, a nad smokiem podejrzewam, że jeszcze ktoś jest, czyli tak jak gdyby idziesz i dochodzisz, a tu się okazuje, że my żyjemy w wielkim jednym roju. Jeden sobie spija ze wszystkiego energię. Tak, tylko jest jedna rzecz, którą ja widzę jeszcze. Ja widzę, że tak jakby źródło wzięła rękę od dołu ziemi i ciągnęła do siebie, tak? I ciągnie do takiego poziomu, żeby zadziałała jakby ta boska energia świetlista, która da zasilanie bezpośrednio powłokom ludzkim, że zostanie zatrzymany proces spożywania czegokolwiek. I w tym momencie obudzi to jakby w ogóle inne pragnienia w ludziach, tak? I to my to widzieliśmy takie, wcześniej, nie, Michał? Widzę takie, tak, kiedyś dawno to widzieliśmy, ja w ogóle tego nie rozumiałem, nie? Ale chodzi o samo przejście, nie? Że świadomość ludzka dotrze do każdego, że brak chęci jedzenia, spożywania, pokarmu będzie w każdym, żeby ręka źródła, czyli jakby te wszystkie energie ludzkie i to, co się tam poszczególnie może zadziewać, to jest tak jakby poszczególne odcinanie, wiesz, jakby przygotowanie dojść komórek, tak jak z tą wiarą, nie? Tam jest po prostu tak jakby struga świetlna była wpuszczona, że
Oni się zastanowią we własnym kręgu, a później jeszcze na przykład jak dostaną brak spożywania, że spojrzą po prostu to jakby z innej perspektywy, więc po co to wszystko, tak? Skoro my nie musimy zasilać jakby swoich ciał, żeby zabijać, tak, albo produkować, tak? No to zmienia, rozwala cały system, nie? A od kiedy człowiek jest zmuszony do jedzenia? Zaraz Basia powiesz. Mhm. Już w momencie pierwszego tego uderzenia stwórcy z tym kodem? Nie. Nie. Tam nie. Tam nie. Czyli te 800 lat to było jeszcze bez jedzenia, prawda? To 800 lat, te pierwsze to było budowanie różnych grzebaczy ziemskich. Mhm. No. Mhm. Tylko każda była jak gdyby była zasilana oddzielnie. Tak, tak, duszą. Duszą. Tak, po prostu. Z energii duszy, tak jak ty nazwałaś bateryjka. Tak, tak. Mhm. Tak bateryjka. Ona, tak, ale wtedy ona nie było wyzysku energetycznego, wtedy nie było. Była energia z duszy, tylko w pętli. W pętli, o właśnie. A mi właśnie przyszło do głowy coś takiego. W momencie, kiedy nastąpi coś takiego, że przestaniemy spożywać jeden innego, czyli być i katem, i ofiarą zarazem, czyli też program komputerowy, czyli możesz na przykład zmanifestować się, nie? Na przykład masz świadomość i na przykład chcesz zmanifestować się na Jowiszu, tak? Ja pojawiam się, ale na przykład w momencie zbadania, czy na przykład przeżycia czegokolwiek, ja zabieram całą swoją energię, łącznie ze swoją manifestacją, z jakimkolwiek pamięcią i wychodzę stamtąd. A tu problem został, że ta fizyczność jak gdyby też jest tym klejem, nie? Że zostały kości, bo ze względu na to, że jesteś w łańcuchu pokarmowym, część energii nie jest twojej, bo ty na przykład zjadłaś tam warzywo, owoca, zjesz jakiegoś zwierzęcia, nie? Czyli praktycznie rzecz biorąc, te twoje ciało nie jest tylko zbudowane z twojej własnej energii, tylko z tego wszystkiego, co ty po kolei spożywasz. I co to robi, to jest po prostu tak jak wpuszczasz, powiedzmy, jak robisz sadzonkę i wpuszczasz jakiś tam patyk i ono korzenie puszcza, tak samo i my. Że jest po prostu, te korzenie są po prostu haczykami i nie możesz się, nie, jak powiedzieć, się zmanifestować i się odmanifestować, że zabieram wszystkie swoją, każdą moją energię, każdą moją drobinkę, nic jak gdyby i nie ma mnie, nie? Wiecie, o czym ja mówię. Tak. A tak nie możesz, dlatego że tak, tutaj masz część krowy, tu część świni, z tej strony jakaś kapusta siedzi, tutaj jakiś siedzi banan. Rozumiesz? Mm-hmm. I to nie jest jak gdyby twoja energia, bo ty nie jesteś w stanie, bo masz jak gdyby, ty masz tylko prawo panować nad swoją energią. A jak czyli widzisz, ty jesteś odpowiedzialna na 100%. Ach, spalenie po śmierci. No, ale to część kości, przecież, ale kości zostają, kości są ciężkie, chciałam ci powiedzieć. No tak z ciebie to pewnie z, ja nie wiem, no z 8 kilo by było, jak ty duży chłop. Albo i lepiej. Urna ciężka jest. Brałam do ręki. Zależy. Jeszcze, biorąc pod uwagę, żeby ciebie dookoła, żeby cię tam dokładnie, wiesz, miotło zebrali, nie? Tych rusztów. Urna jest ciężka. Kości są ciężkie. Holender, jasne. Wapno w ogóle jest obrzydliwe, bo jak rozsypiesz, to potem to tak... Się marzy, nie? Straszny. To tak jak klej, wiesz? Mhm. Tak. I jeszcze miałam do Was jedno pytanie i zapomniałam. A, miałam do Was pytanie tak. Jesteście przy DNA, bardzo ściśle przy Ziemi. Zobaczcie teraz, 23 marca wchodzi ten nieszczęsny Pluton. On przez 20 lat z nami będzie. Popatrzcie na linie czasowe, popatrzcie na to wszystko, jak to się może porozwijać od tego marca i potem te listopadowo-październikowo-grudniowe w 23 roku. Co to przede wszystkim tak, nie? Znowu taki banał mi się pokazał, wiesz, świadomościowy. Jak w to wejdziesz, to będziesz w tym tkwiła, nie? W sensie na ziemi, tak? Jest to coś tak jakby też w rodzaju przeskoku liny czasowego albo przejścia, tak? No,
To jest związane z tej perspektywy, co ja widzę, z uświadomianiem wielkim, nie? No świetno, bo wchodzimy w erę wodnika. Czyli wychodzę z wiary, wchodzę w wiedzę. No, a to zmienia postać rzeczy. No. I wiele ludzi będzie chciało tak jakby tkwić w starych strukturach ekonomicznych, wiesz, w starych zależnościach, które są jakby wygodne. No, wiesz, generalnie ludzkość czeka jakby zmiana, nie? Zmiana po prostu nawet tak jakby pewne zawody mogły być pozmieniane, nie? Wykluczone jakby, tak? To tak jak, nie wiem, weź przypomnij jakiś zawód, który dzisiaj nie istnieje, tak? Jaki zawód dzisiaj nie istnieje? Zdun na przykład. Na przykład, tak. Mi się kowal tutaj pokazał, chociaż kowal nie do końca zaginął, tak? No, kowal jest w cenie. No, ale Zdun już jest na wyginięciu praktycznie. Także to też powoduje wyparcie coś starego i wejście w coś nowego, nie? I to jest cyfryzacja bardziej, wiesz, tutaj ja widzę, czuję jakby cyfryzacja, która nie do końca jest zła, ze względu na to, że uwalnia tak jakby paradygmat oszustwa, związany z tym, że odbiera rządom po prostu dodruk tych pieniędzy, nie? Bo jeżeli pójdą w cyfryzację, to pójdą po prostu w jakieś ramowe ilości pieniądza jakby wirtualnego, gdzie faktycznie będzie on policzalny w jakiś sposób, nie? I oni myślą, że będą mogli tym sterować. Tak, a tutaj ja z tej perspektywy widzę, że to jest jakby szpica energetyczna też źródła. Czyli to działa w dwie wiele strony. Wiele gadów po prostu się na tym przeliczy, nie? Odbiorą sobie jakby pieniądze, nie? Pieniądze tego świata sobie odbiorą. Będą ich mieli mniej. Nie dodrukują. O tak. No elektronicznie ciężko jest dodrukować, ale jakby wchodzimy już coraz bardziej, prawda? Wirtualnie prędzej można uwierzyć w to, co my robimy teraz, niż w to, że w banku są pieniądze. Ja bym prędzej w to uwierzyła, będąc człowiekiem spoza wszystkiego, prawda? Znaczy, bo teraz ja nigdy jest w banku pieniądz, pieniędzy nie widziałam, prawda? Ten pieniądz jest faktycznie sztuczny, jest cyferkowy, sztuczny, tak? Tak. A ludzie wierzą, więc teraz z ery wiary wchodzimy w erę wiedzy i jakby muszą wiedzieć, mieć że jest coś policzalnego. No. Że jest coś policzalnego. Czyli faktycznie, sądząc po tym, jest rzeczywiście dobra zmiana. Tak, ale znaczy, że tendencja wprowadzających, oni są w jakiś sposób przyćmieni informacyjnie. Ja to widzę tak jakby źródło im przyćmiło. Tutaj jest cały czas pokazanie jakby kontrola, że będą chcieli, wiesz, tak jakby wziąć ludzi za mordyzm, nie? A to ja widzę, że spowoduje to, że oni stracą kontrolę, bo to ten zamordyzm weźmie ich za mordę i ich rozliczy, nie? Czyli z ery wierzę, że tam są pieniądze, wchodzimy udowodnić, że ty masz pieniądze. Pokaż dowód. No to jest logiczne. No dobra, słuchajcie, czy coś jeszcze, Basia, chcesz zobaczyć? Wiesz co, mi to przyszło do głowy, pytałaś się, to mi to, wiesz, jakieś takie wybuchy, jakiś dym, coś może będzie, jakieś, nie wiem, wulkany czy coś, jeśli chodzi o marzec, ale mi przyszło coś, taka informacja, że tak, bo to jest i pozytywne, i negatywne. Z jednej strony rzeczywiście wyższa kontrola, ale sobie strzelenie w kolano, bo w tej chwili można dopisać, ale nie zapomnijmy o tym, że jest coś takiego jak hakerstwo, nie? To też wirtualnie różne rzeczy też możesz sobie dopisać, możesz wirusa wpuścić, wiesz, to wszystko jest tak, ale mi co się okazało, że ten koniec roku to jest taki, że z jednej strony część istot będzie bardzo uciskana, stłaczana, uciskana i wychodząca stąd, a z drugiej strony część, jak gdyby to była taka szansa, że nie wchodzę w to, stwarzam swoją kreację i jestem po prostu z boku, nie? Tak, z boku bo też. Bo momentu, kiedy ty nie zasilisz tego,
Tak samo widzisz. Każda informacja jest dana po coś, nie? Typu, o, na przykład będzie rok królika, o, 23 będzie podwójny królik, tak? Rozumiesz? Żyjąc, jakby to powiedzieć, im więcej, wiesz, bo to jest na tej zasadzie, dobrze, przygotujmy się na najgorsze, bądźmy na jak najlepszej myśli. Z jednej strony tak, ale na przykład inni ludzie, o Boże, o kurde, co to będzie, już ja nie wychodzę z łóżka, nie wiem, siedzę w wannie, poprzykrywana kocami, rozumiesz, jedzenia, dwa wagony, wody, wszystkiego, wiesz, zapasu, co będzie się działo, nie? Mm-hmm. I już ty siedzisz i się trzęsiesz, tak? A druga część, nawet, wiesz, usłyszysz, ty to wiesz, a sobie idziesz dalej, nie? Ale nawet sam fakt tej, wiesz, tego zasiewu, tej informacji, to ludzie, wiesz, sama planeta jak planeta, ona ma wpływ, ale nie ma takiego w momencie, kiedy ty tam nie skierujesz uwagę. Ja sobie pomyśl, przez te media, przez to zasiewanie tego, no słuchajcie, 23 to już będzie tu się działo, bla, 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 bla. I ludzie, zwróć uwagę, że ludzie zaczynają wszyscy mówić na temat 23 marca. I to jest nieważne, czy ty mówisz pozytywnie, czy negatywnie, ale nawet sam fakt pojawienia się tej daty, jak gdyby ta energia idzie, czyli ten Pluton, załóżmy, sam w sobie zaczyna rosnąć, nie? Bo dla ciebie to w jakimś sensie ma jakieś znaczenie, nie? No bo że, kurde, a co będzie? A jak dupnie tu? A co będzie? A co rozwali? A gdzieś spieprzać? A co będę robił? A jak my przeżyjemy? Rozumiesz? I już widzisz, tak? A co z moimi dziećmi? A to to, a to tamto? I jak to, wiesz, bo po prostu, musisz to powiedzieć, właśnie nie jesteś tu i teraz. Problem jest nasz, że tak, albo w przyszłości, albo w przyszłości, a nie jest tak, tu i teraz jest ten moment, leżę sobie. Jest cudownie. Jest cudownie. I ja ten moment mam, ale być może ani nie ma łóżka, ani nie ma was, ani nie ma niczego, a to wszystko jest moja tylko kreacją, tak? Tak, w tej kreacji. Was, tak, i się wy znaleźliście, a ja w waszej, no. No to tak, ale wibrujemy pozytywnie dla samego siebie, wibrujemy tak jak chcemy, a nie tak jak nam każą, tak? A 23 może być po prostu skupieniem, nie wiadomo kto odbierze tą energię, tak? Tak, no tak, właśnie, tak. Właśnie rozumiem. O to chodzi, bo to jest wykorzystanie, dlatego, tak, że oni bardzo dobrze wiedzą, że ta uwaga, za uwagą idzie energia, te cyrki, to konstelacja taka, a to era tego, a to teraz Posta, tak, a to teraz Ramadan, a to teraz święta. I wiesz, i cały czas, i nawet jeżeli ty nie chcesz o tym myśleć, to ci cały świat ci o tym przypomni, jakby strażnikowanie. Okej, okay, no słuchaj, no co ty opowiadasz, jest teraz post, wszyscy tutaj na kolana łby popiołem, nie żreć mięsa w piątek tutaj, takie rzeczy. Rozumiesz, nie? Jajka już tam w bazie stawić. Rozumiesz, to już po prostu, jak gdyby twoja cała uwaga, jak gdyby ty żyjesz, ale tamte, ta jedna setna tysięczna, no to tam idzie, nie? No to ta się będą. Tak. O, to nie zasilać nic innego, tylko włożę siebie, nie? Tak. Zasilać siebie. Tak, to wiesz co, to jest bardzo pokrewne, wiesz co, ta Kasia Szewczyk, wiesz co powiedziała? Jeżeli żyjesz bez planu, to żyjesz z czyimś planem, tak? No i czyjś plan, te datowy, tak, te rytualne rzeczy, jeżeli za tym podążasz, no to je zasilasz, tak? A jeżeli żyjesz według swojego planu, to żyjesz sam dla siebie, tak? I twoja energia nie jest nigdzie udzielana, tak? To jest to. Dobrze mówisz, Basiu. Wódki dać, nie? Wypijmy się napijmy się razem, zasilmy samych siebie, tak? Dobra. O, słuchajcie, dobra, wracamy sami do siebie. Każdy wraca. Basia, dziękuję. Michał, dziękuję. Basia, przejdź również przez zero. Michał, też przejdź przez zero. Okej. Okay.